Torbiele to patologiczne zmiany, które mogą być zlokalizowane między innymi na nerkach. Są to nieprawidłowe przestrzenie wypełnione płynem lub półpłynną treścią. Dowiedz się, jak można je diagnozować oraz leczyć. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Torbiel to patologiczna przestrzeń, która pojawiać się może w warstwie centralnej lub zewnętrznej organu. Torbiel nerki to zmiana, która może występować zarówno pojedynczo, jak również w liczbie mnogiej. Zmiany są zazwyczaj diagnozowane podczas rutynowych badań USG wykonywanych w ramach profilaktyki lub diagnostyki innych schorzeń. Wyróżnić można kilka rodzajów torbieli. Może to być na przykład torbiel prawdziwa. Tego typu torbiel nerki powstaje w wyniku poszerzenia się wybranych odcinków cewek nerkowych. Ściany torbieli tworzy w tym wypadku tkanka nabłonkowa. Zgodnie z klasyfikacją wyróżnia się również torbiel rzekomą, której ściany tworzy tkanka łączna. Należy podkreślić, że większość zmian w nerkach diagnozowana jest jako torbiele prawdziwe. Torbiele rzekome pojawiają się stosunkowo rzadko i zwykle są one następstwem urazów. Mogą się rozwijać w wyniku upadków, stłuczeń, uderzeń lub wypadków komunikacyjnych, w których dochodzi do uszkodzenia delikatnych struktur nerek. W następstwie urazów pojawiają się krwiaki, które zazwyczaj zlokalizowane są pod torebką nerkową. Wraz z upływem czasu dochodzi do rozpuszczenia się skrzepu powstałego w miejscu urazu oraz powstawania pojedynczej zmiany lub kilku zmian torbielowych. W badaniach obrazowych widoczne są wówczas zbiorniki wypełnione płynem. Torbiele wrodzone to zmiany, które widoczne mogą być w USG prenatalnym lub wykonywanym zaraz po urodzeniu dziecka. Można w tym wypadku wyróżnić m.in. wielotorbielowatą dysplazję nerek, w przypadku której pojawiają się liczne torbiele o różnorodnej wielkości. Warto dodać, że torbiele na nerkach mogą się pojawiać na obu organach lub występować tylko na jednym z nich. Obecność zmian na obu nerkach jest bardzo niekorzystna, a choroba określana jest jako śmiertelna. W sytuacji, w której torbiele pojawiają się tylko na jednej z nerek rokowania, są zdecydowanie lepsze. Jeden z organów funkcjonuje bowiem prawidłowo. Cechuje się on jednak większymi rozmiarami, które mają związek z tak zwanym kompensacyjnym przerostem. Pacjent z taką przypadłością znajduje się pod opieką poradni nefrologicznej i podlega regularnym kontrolom. Torbiele mogą mieć charakter nabyty. Torbiel prosta to przypadłość, która pojawiać się może dość często. Może ona występować u osób, u których nie zdiagnozowano wcześniej żadnej innej choroby nerek. Przypuszcza się, że tego rodzaju zmiany są następstwem stanów zapalnych, które toczą się w obrębie nerek. Torbiele proste mogą pojawiać się nawet u co trzeciej osoby dorosłej. Nie dają one żadnych objawów bólowych i są zazwyczaj diagnozowane przypadkiem. Wykrywane są w badaniu USG, które przeprowadzane jest w ramach profilaktyki zdrowia lub diagnostyki związanej z inną chorobą. Torbiele, które osiągają znaczne rozmiary, stanowią przyczynę dyskomfortu pacjentów w obrębie jamy brzusznej. Chorzy odczuwają dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz nieprzyjemne wrażenie pełności. Zwykle tego rodzaju zmiany nie wymagają leczenia. Muszą być one jednak obserwowane, ponieważ w pojedynczych przypadkach dochodzić może do bakteryjnego zakażenia treści torbieli lub innych tego rodzaju groźnych dla zdrowia powikłań. Występujące mnogotorbiele mogą być konsekwencją zaawansowanej i przewlekłej choroby nerek. Zmiany tego rodzaju dają objawy kliniczne. Pacjenci uskarżają się w tym wypadku na bóle w okolicy lędźwiowej oraz tak zwane kolki nerkowe. Mnogo występujące torbiele wymagają obserwacji, ponieważ mogą się z nich rozwijać zmiany o charakterze nowotworowym. Torbiele na nerkach mogą mieć związek z czynnikami genetycznymi. Przyczyną powstawania zmian są mutacje genów, które prowadzą do zaburzonego różnicowania komórek budujących cewki nerkowe. Torbiele uwarunkowane genetycznie mogą pojawiać się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych pacjentów. U osób starszych wyróżnia się autosomalną dominującą wielotorbielowatość nerek, zaś u niemowląt zwykle stwierdza się autosomalną recesywną wielotorbielowatość nerek.
Podczas przeprowadzanego z pacjentem wywiadu medycznego specjalista zwykle stwierdza przypadki choroby występujące u członków najbliższej rodziny. Tego rodzaju torbiele na nerkach związane są z typowymi objawami, w tym wielomoczem. Świadczy on o upośledzeniu nerek, które nie są zdolne do zagęszczania moczu. W przebiegu choroby dochodzi do postępującej niewydolności narządów, nadciśnienia tętniczego, zwiększonego obwodu brzucha, dolegliwości bólowych w okolicy lędźwiowej i jamy brzusznej oraz krwiomoczu i krwinkomoczu. Należy podkreślić, że torbiele w tym wypadku pojawiać się mogą również na innych narządach, w tym choćby na trzustce lub wątrobie. Mogą występować również tętniaki aorty, zmiany naczyniowe wewnątrzczaszkowe, zastawkowe wady serca, a także uchyłki jelita grubego. U dorosłych pacjentów zwykle dochodzi do schyłkowej niewydolności narządu jeszcze przed 60 rokiem życia. U dzieci schyłkowa niewydolność nerek pojawiać się może nawet w przeciągu ich pierwszych 5 lat życia. W przypadku diagnostyki nerek wykonuje się przede wszystkim badania obrazujące. Może to być zarówno badanie USG, jak również tomografia z kontrastem czy rezonans magnetyczny. Diagnostyka może być również poszerzona o analizy laboratoryjne, w tym badanie ogólne moczu czy pomiar stężenia białka wydalanego z organizmu pacjenta wraz z moczem. W ramach diagnostyki przeprowadza się również wywiad medyczny oraz wykonuje badania genetyczne. Są one szczególnie polecane w przypadku pacjentów obciążonych chorobą, którzy planują posiadanie potomstwa. W tym wypadku możliwe jest oszacowanie ryzyka związanego z urodzeniem dziecka, które obciążone może być chorobą. Torbiel nerki, która nie manifestuje się objawami klinicznymi, nie wymaga leczenia. Zwykle w tym wypadku prowadzi się jedynie okresową obserwację. W przypadku torbieli, których występowanie jest uwarunkowane genetycznie, podejmuje się działania, których celem jest spowolnienie wzrostu zmian oraz ograniczenie upośledzenia funkcji filtracyjnej nerek. Wdrażać można również farmakoterapię, która normalizuje ciśnienie krwi. W skrajnych przypadkach konieczne jest stosowanie dializoterapii, która ma na celu cykliczne usuwanie z organizmu wody, toksyn oraz innych szkodliwych produktów przemiany materii. Możliwe jest również przeprowadzanie przeszczepu nerki. Leczenie operacyjne jest konieczne w przypadku występowania powikłań, które groźne mogą być dla zdrowia i życia pacjentów. Może bowiem czasem dochodzić do pęknięcia torbieli, nasilonego krwiomoczu czy bakteryjnego zakażenia treści torbieli. W przypadku dużych torbieli możliwy jest również ich ucisk na sąsiadujące narządy oraz występowanie dolegliwości bólowych. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!